Nie samą piłką klubową człowiek żyje. Wchodzimy w tydzień reprezentacyjny. Cześć, kanał 365 dni o piłce. Na nosie mecze Polaków z Czechami, a także z Łotwą. Czas skomentować wybory Michała Probierza, a więc jego powołania na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski. Zapraszam na materiał poświęcony właśnie powołaniom. Zanim zaczniemy, oczywiście standardowo zachęcam do tego czerwonego guzika o nazwie subskrybuj. Kliknijcie koniecznie na dole w guzik subskrypcję. Sprawdźcie też, czy polajkowaliście ten film na pewno, a teraz zaczynamy. Przede wszystkim rzućmy okiem na powołania Michała Probierza, a więc jakich zawodników powołał na te najbliższe mecze reprezentacji Polski. Tak wygląda grafika z tymi nazwiskami zawodników, którzy zyskali uznanie w oczach selekcjonera. Więc na drugim zgrupowaniu Michała Probierza pojawią się Marcin Bułka, Łukasz Skorupski, Wojciech Szczęsny. To są bramkarze. Jeżeli chodzi o obrońców, no to powrót Jana Bednarka, zawodnika, który przecież ominął to zgrupowanie w październiku. Jest też Bochniewicz, a więc postać, której dawno nie oglądaliśmy. Jeżeli chodzi o reprezentację Polski, ostatnie mecze jeszcze za kadencji Jerzego Obrzęczka. Dalej Kędziora, Kiwior, Peda, Wdowik, a także Wieteska. No i tutaj czerwonym kolorem zaznaczyłem nieobecnego Matiego Kasza, jeden z trzech zawodników, którzy ostatecznie gdzieś tam rzutem na taśmę nie pojadą na to zgrupowanie i w miejsce zawodnika Aston Villa pojawi się Tymoteusz Puchacz. Jeżeli chodzi o zawodników drugiej linii, to jest Frankowski, Grosicki, Piotrowski, Slisz, Damian Szymański, a także Sebastian Szymański. Znajdzie się również miejsce dla Wszołka, Nikoli Zalewskiego, nieobecnego też na tym poprzednim zgrupowaniu. Oczywiście też jest Piotr Zieliński, no i tutaj w miejsce nieobecnych Patryka Dziczka, a także Adriana Benedczaka znajdą się Karol Struski, a także Mateusz Łękowski. No i tutaj, jeżeli chodzi o napastników, oczywiście nie ma prawa, żeby były jakieś zaskoczenia, no bo jest oczywiście Adam Buksa, Karol Świderski i Robert Lewandowski. Też podkreślam to, że nie ma prawa, żeby były jakieś zaskoczenia. Oczywiście nie ma Arkadiusza Milika, natomiast myślę, że patrząc na to, jak grają wszyscy napastnicy obecnie w swoich klubach, no to zdecydowanie Milik jest czwarty w hierarchii. Oczywiście też wiem, że Karol Świderski już jest dawno po sezonie, obecnie trenuje ze Śląskiem Wrocław, natomiast patrząc na to, ile on dał w kadrze w ostatnich kilkunastu miesiącach, no to jestem jego przekonany o jego większej przydatności do tej kadry. Zresztą trafił bramkę w tym meczu z Mołdawią, no w tym nieszczęsnym meczu swoją drogą, zremisowanym tylko przez biało-czerwonych 1-1. Zwróćmy teraz uwagę na powołanie Michała Probierza podczas tego jego pierwszego zgrupowania, a więc podczas październikowego zgrupowania reprezentacji Polski. Wówczas mierzyliśmy się najpierw z Wyspami Owczymi, a później z Mołdawią. Przed Wami grafika, tak wyglądały październikowe powołania Probierza, jeżeli chodzi o zawodników, którzy obecnie nie pojawili się na tym zgrupowaniu, a byli obecni podczas tego pierwszego debiutanckiego zgrupowania reprezentacji Polski Michała Probierza, no to jest Bartosz Bereszyński, Mati Kasz, Walukiewicz, Jakub Kamiński i Filip Marchwiński. Ten duet pojawił się teraz na zgrupowaniu U21 w drużynie Adama Majewskiego. No i ostatnim zawodnikiem jest pomocnik Piasta Patryk Dziczek. Ten ostatni oczywiście z okazji, z powodu kontuzji nie znalazł się w tej kadrze, no bo był pierwotnie powołany, ale w jego miejsce Probierz powołał, czy właściwie dowołał awaryjnie Mateusza Łękowskiego. Warto też zwrócić uwagę na zawodników, których Probierz nie powołał wcześniej, podczas tego październikowego zgrupowania, a którzy znaleźli uznanie obecnie w oczach selekcjonera na te listopadowe mecze. Są to przede wszystkim Tymoteusz Puchacz, który no, co prawda był powoływany wcześniej, ale pamiętamy, no też rzutem na taśmę, a więc w ostatnim meczu klubowym przed tym zgrupowaniem doznał urazu obrońca Kaiserslautern, no i ostatecznie miał być powołany, ale gdzieś uraz wyeliminował go z tych meczów kadry. Obok Puchacza pojawił się także Bochniewicz, Karol Struski, wspomniany wcześniej Łękowski, Nikola Zalewski, czy między innymi Robert Lewandowski, no bo przecież Lewy też z uwagi na uraz nie mógł zagrać w tych meczach z Wyspami Owczymi, a także z Mołdawią, ale już wrócił. Kapitan reprezentacji Polski, też podbudowany tymi ostatnimi meczami w Barcelonie. Przypomnę tylko dublet, który trafił w ostatnim meczu ligowym. Jeżeli chodzi o te najbliższe dni reprezentacji Polski, no to umówmy się, kończymy eliminację Euro. Eliminacje bardzo słabe, ja nie przypominam sobie tak słabych eliminacji do dużego turnieju, no najpewniej trzeba by było cofnąć się do tych czasów Waldemara Fornalika, kiedy prowadził naszą kadrę w eliminacjach do Mundial 2014. Ostatecznie tam biało-czerwoni byli słabsi, między innymi od Ukrainy czy Anglii, ale jeszcze gdzieś tam nadzieja się tli. Rzućmy najpierw okiem na tabelę naszej grupy eliminacyjnej, jak to obecnie wygląda. Dodam tylko, że jesteśmy po już 7 meczach, a więc tylko jedno spotkanie nas czeka. To jest oczywiście ten najbliższy mecz z reprezentacją Czech. Gramy z naszymi południowymi sąsiadami już w piątek 17
14 listopada. Czesi są wiceliderami grupy, natomiast tę naszą grupę otwierają Albańczycy przed reprezentacją Silvinio. Jeszcze dwa spotkania, także niesamowicie komfortowa sytuacja. Oni już mają awans na Euro na 99,9%. No musiałaby się wydarzyć jakaś katastrofa, żeby Albania na te mistrzostwa nie pojechała. Natomiast my cały czas plasujemy się na lokacie trzeciej. I teraz nasze szanse są, powiedziałbym, marginalne, iluzoryczne. Nie wystarczy wygrać z Czechami, ale też musimy liczyć na to, że nasi konkurenci w tej walce o awans się potkną. Jeżeli chodzi też, rzućmy okiem szybko na terminarze naszych rywali, no bo to jest szalenie istotne, a więc z kim grają? Czesi, Albańczycy, a także Mołdawianie. Tak jak widzicie, wygląda terminarz naszych rywali. My, jak powiedziałem wcześniej, mierzymy się 17 z Czechami, natomiast Albania gra najpierw z Mołdawią, a później z Wyspami Owczymi. Czesi oczywiście najpierw grają z nami, później z Mołdawią i na samym końcu reprezentacja Mołdawii, która mierzy się najpierw z Albanią, a później z Czechami. Jeżeli chodzi o szanse nasze, takie już powiedziałbym matematyczne i wszystkie możliwe scenariusze, nagrałem o tym osobny odcinek, natomiast myślę, że warto do tego tematu powrócić, także też na dniach pewnie pojawi się taki film, ile my mamy tak naprawdę szans i czy ten awans na Euro, awans przypomnę tylko bezpośredni na Mistrzostwa Świata, na Mistrzostwa Europy, oczywiście Euro 2024 jest możliwy bezpośrednio czy nie. O tym pojawi się materiał wkrótce. Myślę, że przed tym meczem z Czechami warto to będzie wszystko sobie jeszcze raz podsumować, przypomnieć i odświeżyć, no bo wiadomo, że przez ten miesiąc żyliśmy piłką klubową, a teraz gdzieś tam na pierwszym temacie, na tapecie jest piłka reprezentacyjna. Mam też swoją taką, powiedziałbym, prywatną klasyfikację zawodników, których mi w tym zgrupowaniu brakuje. Oczywiście część z tych zawodników nie ma z uwagi na sprawy zdrowotne. To jest przede wszystkim Jakub Modra, więc taki największy nieobecny w tych ostatnich miesiącach w naszej reprezentacji. Ostatni mecz Modera, zresztą w kadrze, to było to arcyważne spotkanie z Szwecją. Ten finał baraży o Mundial, pamiętamy wówczas kadra Czesława Michiewicza, wyszarpała bilet do katarskiego Mundialu, ale później też ta nieszczęsna kontuzja kolana Modera i od kwietnia 2022 roku Moder pauzował. Był ostatnio w kadrze MEF w meczu Premier League, wcześniej grał w tej drużynie U21, natomiast jeszcze nie zagrał ponownie na boiska Premier League. Otrzymał cenne minuty w tej drużynie, powiedziałbym, rezerw ekipy Brighton. Natomiast na samym końcu gdzieś tam takiej, powiedziałbym, stałym szacunkiem poważnej piłki jeszcze niestety nie wrócił. Liczmy oczywiście na to, że pojawi się w kadrze na marcowe mecze i że do tego marca będzie grał regularnie w drużynie z Premier League. Jeżeli chodzi o innych zawodników, no to jest na pewno Mike Nawrocki, a więc zawodnik, który również no niestety ma problemy zdrowotne i bardzo chciałbym go sprawdzić w kadrze. Myślę, że to jest też taki stoper w tej reprezentacji na lata. Być może stworzy duet stoperów kiedyś z Patrykiem Pedą, bo jestem przekonany, że to młodziutki obrońca SPAL będzie ponownie takim, powiedziałbym, kluczowym zawodnikiem w tych najbliższych meczach. Też zobaczymy, czy być może Jan Bednarek wróci do łask, no bo też jak komunikował Michał Probierz, przed nikim nie zamyka drzwi do reprezentacji, nie ma chociażby na tym zgrupowaniu Arkadiusza Milika, natomiast oczywiście żadne tutaj problemy zdrowotne napastnikowi Juve nie dolegają. Chodzi przede wszystkim o jego, powiedziałbym, aktualną formę i też o to, jak wyglądają jego konkurenci, a więc przede wszystkim Karol Świderski czy Adam Buksa. No i jeszcze ostatnie nazwisko, jeżeli chodzi o zawodników, których w tej kadrze nie ma, a ja teoretycznie bym ich widział, no to jest oczywiście bez chyba żadnych zaskoczeń Kamil Grabara, więc też czołowa postać w całej lidze duńskiej, zawodnik, który gra przecież regularnie w Lidze Mistrzów, ale też patrząc na tę komunikację Michała Probierza i też tę, powiedziałbym, jasno sprecyzowaną hierarchię w bramce, a więc fakt, że numerem 1 będzie Wojciech Szczęsny, chyba nie ma też co na siłę spierać się a propos tego, kto ma być bramkarzem 3, jeżeli najpewniej tak Szczęsny zagra zarówno z Czechami, jak i Łotwą. Fajnie, że jest najlepszy piłkarz ostatniego miesiąca Ligę, a więc Marcin Bułka. Natomiast no, wydaje się, że nikłe szanse jego debiutu. Chyba, że tutaj Michał Probierz coś, powiedziałbym, zaszachuje, zabawi się z dziennikarzami, no i rzeczywiście da szansę debiutu młodemu Bułce w tym meczu towarzyskim z Łotwą. No to będzie też taki mecz, który oczywiście będzie mniej ważył w cudzysłowie, natomiast mam nadzieję, że fajnie nas przygotuje i zbuduje przed tymi meczami barażowymi, no bo najpewniej tak czy siak Polska będzie walczyła Euro w tych meczach w marcu, w barażach. Nikłe są szanse na awans bezpośredni, natomiast nie odbierajmy szansy Polakom. Dajcie koniecznie znać, czy chcecie obejrzeć raz jeszcze taki materiał w sprawie tego, jakie mamy szanse. Myślę, że też teraz będzie można do tego tematu podejść jeszcze lepiej, znając jakby sytuacje kadrowe naszych rywali, wiedząc w jakich, powiedziałbym, właśnie formie są zawodnicy z Czech
i z Albanii, no bo gdzieś na nich głównie będziemy patrzeć, jeżeli chodzi o te najbliższe mecze. No Mołdawianie oczywiście cały czas też są w grze, mimo że plasują się na czwartej lokacie i cały czas też walczą o euro, zwłaszcza że przed nimi dwa mecze, a tylko Polacy sobie tak utrudnili drogę w tych eliminacjach, że przed nami ostatnie spotkanie, no i teraz nie dość, że my musimy wygrać w tym arcyważnym meczu, to jeszcze musimy patrzeć na naszych rywali. Tak to wyglądało w skrócie, więc powołania Michała Probierza na te mecze listopadowe, porównaliśmy sobie też tę kadrę, którą oglądaliśmy w październiku, no i też dwa słowa, jeżeli chodzi o tabelę, a także najbliższe plany naszych rywali. Kanał 365 dni o piłce, zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału, to jest ten czerwony guzik na dole, pamiętajcie też o kciuka w górze pod filmem. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.